Siema, z tej strony Adam. Adam, no jest Sebastian. Cześć. I dzisiaj oprowadzenie po gospodarce. Maszyny, łąka z koszuna. I co? Pokażemy Sebastianie? To najpierw pójdziemy na łąkę, tam z daleka chyba tak nie widać, bo ciemno. Ta kurwa jakaś będzie. Nie przeginaj. Tam jest łąka, możemy pokazać. Stogi balotów jeszcze powoli kończą. Ale za chwilę z niej jęczmienie będą. Więc... O! Tutaj łąka już jest, jak widać. Zaraz pójdziemy maszyny, wszystko, zwierzęta. Tylko, że nie możemy wchodzić do maciów takich dużych. Bo jest zamknięta, a ja tego nie umiem otworzyć. O, tak wygląda łąka. Jeszcze mogę wam pokazać na te zarzynki, ale to... Co? Tam daleko? A to nie nasz. Pana Sobka, tam pan sąsiad. Tylko nie wchodź na tą drugą łąkę, bo to nie nasza. Ciepka? Nie, tam te całe to jest Wojtka. Tego tu obok, ale... No zobaczcie, tak wygląda łąka. Jeszcze wam pokażę. Jeszcze wam pokażę, jak na tamtej drugiej łące. Bo tam ja nie nagrywałem, bo nie miałem jak, bo trochę kamyka była niewidoczna i nie nagrywałem. Więc teraz nagrywam. Jest Sebastian, bo wcześniej Sebastiana nie było cały czas. A też przyjechał. Do Zeta albo na Nikolanda idziemy? Co? Idziemy do Zeta albo do Nikolanda. Do ciągników na końcu, dobra? No, pokażemy tym ludziom, jak wygląda. Patrzcie tutaj, ręcznie siane żyto. Takie wyrosło już, powoli przekwita, znaczy już przekwitło. I będzie się robić żółte. Opa! Nie używaj kusków. Pa. Tu już przekwitło. Mam pokazać, patrzcie, nie słabo to widać. Macie? No co jest? O, właśnie troszkę, o, właśnie takie, o. Dobra. Tutaj patrzcie, którego robiłem wczoraj kopca. I już jest przykryty. Jak widzicie, patrzcie. Mogę po nim iść. Ale ta łańcucha nie ma, więc nie, ja chcę to mieć. Dobra, teraz pokażemy dwie maszyny. Idziesz? Idziesz? Dwie kolejne maszyny. Dobra, też możesz mówić, ale... patrzcie. Taki jest... No po prostu zaraz kurwy na felek. Ojciec nie używo i tak będzie za chwilę, że wszystko zawierdzieje, a skiby już zawierdzioły. A sprężyny są, nie na resolach. Tutaj kolejna machina, czyli agregat. Agregat. Nie wiem, ile ma metrów. Dobra. Idziemy może tutaj. Pokażemy. O, tu jest łyżka. Poczepiona do New Hollanda. Nie wiem, ile mieści. Tak. Obszarnik. Chyba 500-200 kg. I tak, tu jest krokodyl i widłak. Dobra, to idziemy już pokazać może coś innego. Takie trochę większe maszyny. Tak. Tutaj jest rozrzutnik 6-tonowy. Ej, idziesz? Pokażę wam, jak wygląda w środku. Tylko, że ratuj mnie, jakby spadłem. Żeby ja nie spadłem. Jakby coś się urwało, to mów. Urwa się chyba. Patrzcie, tak on wygląda. Ja tam bardziej do góry nie wchodzę. Bo się boję zjedzę. Dobra, jeszcze trochę będziemy go używać. Gdzie, kurwa, boi się zjedzie? Gdzie boi się zjedzie? Mówię, że nie przekinaj, bo to ma iść na YouTube. Gdzie boi się zjedzie? Gdzie się zjedzie?
Dobra, patrzcie, tam jest zgrabiarka, tam to wszystko, wszystko. I tak, przyczepa do wożenia gnoju. Ej, a ty tam nie masz, bo zlecisz. Presa. Tak. I tutaj pajączek. Tylko uważaj, bo się za chwilę w łeb bagniesz. Tak. Tu jest pajączek. Wczoraj był używany. Wyczyścimy go troszkę. Posiano w kosach. I tak. Teraz pójdziemy do zwierząt. Jak Sebastian chciał, no to mu chyba pójdziemy. Mu wierzę i pójdziemy. Tylko uważaj od tego byka, bo wariuje trochę kubek. Co? Tak. Ten co śpi? Ale co? Ten mały? To co? To jest ten? To jest Otomoto. Tak, tutaj niedawno jedna krowa była sprzedana, bo była... A i jej macie? Co? I jej macie? No nie, my ją sprzedaliśmy. Ale ile macie wszystkich? Krów? Takich? Nie, wszystkiego. No, wszystkiego chyba 36. I tak, jedna sztuka była sprzedana, krowa. Tylko uważaj, bo one też trochę wariują. Tak, tu jest krowa, jeszcze tu daje mleko. Ej, pa, podnoszę mu szyję. Co? Podnosiłem mu głowę. A, ja też mu podniosę. Patrzcie, ej, krowa, ale ty nie zjesz łańcucha. Ona ma rogi trochę krzywe. Tak, tutaj jest łysa krowa, łysa. A ty się tak nie wyginaj, muma. Tutaj jest byk, muma. Czyli to jest, o, tu jest chalew. Ty chodź powoli, one ci nic nie zrobią, chodź. No chodź, ale ci też było widać. No ja ci pomogę. No bo to Sebastian tam chce zostać, no to zostanie. Tak, ja idę tu. Tu są byki. Byki. Co? Tak, byki tutaj o rozmiarze 500 kg. Nie! Te dwie krowy ci nic nie zrobią. Ale musisz uważać na tego byka. Tego, co stoi. Bo on wariuje. Ale powoli, jak pójdziesz, to ci nic nie zrobi. Tutaj misiek o rozmiarze. Wiesz, że ten byk... Sebastian! Ten byk waży prawie 800 kg. Te mają iść na sprzedanie. Tam widać, że takie rzędy, wszystko. No, muma. No jedna sztuka wyjeżdża na sprzedanie. Akurat jedna. Jedyna sztuka. Sebastian! Chodź tu! Ej! Pójdziemy tylko mogę może. No to pokażę, coś tam, wszystko. To nagrywamy. Nie ma? Tak wyglądają świnie. Może coś tam widać. O, widzicie troszkę tam. Dobra, idziemy do... Widzicie go tam. Jedziemy do Sebastiana. Ej, poczekaj! Żeby nie spadłem. A czemu one mają taką wielką kierownicę? No bo że to taką mają. Ej, ty to wyłożyłeś? To tu, ta, to. Gdzie? To! Nie. To co to wyłożył? To chyba kamień. No to tego nie można wykładać. No bo ja tu nie mielem, To, ale jak to się wyłoży teraz w dół, to się ciągnik odpali. My nie możemy. Tak wygląda za to, dookoła taki patrząc. Ej, a ma do koguta tu? Nie, to nie jest kogut, tylko światła. Dobra, chodźcie, idziemy lepszą maszynę pokazać. Nikoland. Te cztery chyba, no, czy pięć. No!
podniagiwamy trochę. A ten idzie ze mną? Nie, ja to z Sebastianem. O, przyjedziesz się, Kamil? Dobra, proszę. Ej, ty tam nie włoś. Tylko ja, aby Sebastian, ty teraz nie włoś, bo ten. Ja, aby zobaczę, pokażę tak, jak to wszystko, te machiny. Ty, albo dobra, jak chcesz to wejść. To ja ucienku. Stójcie, włączę coś. Chyba tu chyba otwarta. Mówię, że nie przekinaj. Nie, a tu chyba jest otwarta. To świeca, świeci. Dobra, tacie, tak wygląda niechowan. Dźwignie dwie. Tutaj tura. Tu wielki, tutaj wszystko. Dobra, wychodzimy. Ty chodź tu. Chodź tu! Ej! Tutaj kosiareczka piękna. Runek, nie chcę wykładać, bo będzie używany. Tak, tak opryskiwać. I co? Chyba będziemy kończyć. Bo ten odcinek był bardzo krótki. Poprowadzenie po gospodarce i dzięki za oglądanie. Cześć! Na razie, Seba. Powiem nara. Nara.